Dzień 23. Tu się zajmuje rozpuszczaniem chrupek, bo to jest bardzo fajna zabawa. Takie rozpuszczanie chrupek. O. Super, po prostu rewelacja od samego rana. Chrupki rules. No gdzie lecisz? O. Super, jak się rozpuszcza, znaczy można jeść. Cześć, witajcie wszyscy w nowym vlogu. Dzisiaj będzie vlog z Wrocławia, ponieważ umówiłam się z Petersunią, że przyjedziemy obejrzeć jarmark świąteczny. Pokażę Wam trochę dekoracji, bo jest ładnie i mamy też adwentowy, julowy świecznik. Kłodę Julę, chciałam zaznaczyć. Także spodziewajcie się wielu przebitek dzisiaj. Dziękuję za lemoniadkę. Najpyszniejsza lemoniada jest u Petersynowej, to wiadomo. Ale ledwo człowiek wszedł, i już go chcą skarmiać jakimiś manukami. Podobno bardzo zdrowe. Tak, słyszałam. Kamienie. I najfajniejsze widoki ulicyjne, ulicowe, na ulicę. I piękne balkony. Wszystkie cztery świece zapala. Fajnie mam, bo oni mówią, nikt nie zrozumie. Może być na vlogu. Także okej. Tak, Florenda Cela. Petersunia Mikołaj na czerwono. A jak? Wymyśliła. Bo ja jestem pani Mikołajowa, a czapka została w dach. Mamy duńsko pieczony schab, który jest z chrupiącą skórką. Także taka jakaś duńska potrawa przybliżona, więc próbujemy. No i kawa. Ona chce nas przekarmić. Ups. I lecą. I lecą. Tu ty wiglą? Staram się o Lidin, drugi z zeszłego roku. Ten mi jest ładny. Ten mi się nie podoba. Czerwony mi się. O. Zobaczymy, co dzisiaj będzie. Nie, dzisiaj będzie czerwony, chyba ten będzie, nie wiem. No to są jakieś buczki. Nie ma już z tego roku. No to obojętnie w sumie. Bo nie mam ani jednego, to mnie obojętnie. Aha, to tego już zrobiłaś, no. Tak? To wszystkie, nie? A tu się dzieje. Aż wrze. Tyle piesków. Tyle szczęścia pieskowego. O. Jakie my jesteśmy śliczne wszystkie. Tak. Piękniuchy. I ty też. Wszystkie 15 cudne pieseczki. Tak. A my zaraz wychodzimy na rynek. Już się robi troszeczkę ciemno. Także będą ładne światełki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało tam. Czy tak samo jak w zeszłym roku. Byłam w zeszłym chyba. Rewelacja. Także Wam na pewno coś pokażę. No i co? I uważam, że kamienice mają swój klimat. Nieważne, że są jakieś tam wdrapane. Schody są ważne i duże okna. I zapach specyficzny. O. Ma to swój urok. Schody. Proszę bardzo. To się chyba nawet nie zapala samo światło. O, chyba dzwonię. W mordę. Nieważne. Ale o. Pięknie kiedyś to było. O. Jakby to odnowić. Kafle. I będziemy szły, bo już się troszeczkę ciemno robi. Na rynek. Na światełki.
drodze takie perełeczki, proszeki ładne, kwiaciarnia, prześliczne wystroje i łapacze snów. Super. A tu nasza drużyna. Lecę gonić. Przyjaciel, wiedźmin, jest wszędzie. No i ładnie na tym tle wygląda, nie powiem, nie powiem. Tramwaju. Rządkiem. Jak kaczuszki. Po tramwajowej wycieczce będziemy się zbliżać do Starego Miasta. No i powiem wam, że dekoracje są ładne już tutaj nawet. Klimatyczne. Oj, i chyba robi się już bardzo klimatyczne. Ładnie. Różnokolorowe światełki. Super. Czyli znowu Wrocław. Witaj Wrocławiu. Oj, wychodzimy na domki świętego Mikołaja. Jak chcesz, to się zatrzymuj, to będziemy czekać. Jak chcesz zdjęcie zrobić. I lecimy. Rewelacje. Ślicznie to wygląda. Tamten dużo. No i mamy. Wyłania się. Tak. A my mamy kręcioła. Po czym piękną choinkę, dużą, całą bielutką, pięknie pachnące gofry. Stare miasto. Lecie, wszyscy się witają. Proszę bardzo. Dzień dobry. I lecimy. Tak, dokładnie. Chyba musimy się podzielić, zrobić punkt zborny. Tak. Dobra, dokładnie. To my sobie idź tam. Słuchajcie, w razie czego co? 19 pod choinką? 19 pod choinką. A gdzie jest Zoi? Brygida, weźmiemy ją. A o ile pójdzie? O ile pójdzie? I lecimy na kolejną oświetloną ulicę. Przejść po straganach. Lokalnie. Dużo ludzi, oświetlone budki. Społecznie i lokalnie. Zoi. Katka, Petersunia, nasi są? Litewskie sery. Nasi są. Litewskie sery, takie poszukiwanie.
takie ruchome bożonarodzeniowe miasteczko. Wygląda, jakby zjeżdżali. Właśnie po paradzie i idziemy na stragany z kamieniami na razie. Tłumy dzikie. Jaki fantastyczny oświetlony domek Mikołaja koło ratusza. To jest, tu jest ratusz, tak? Na środku, tak, dobrze mówię. Nikt mi nie chce odpowiadać. Nikt mnie kocha, nikt mnie nie lubi, idę sobie sama oglądać te stragany. Całą ulicę w światełkach. Kamienie. Jak sobie siedzi karmulka. O, tak. Nie, karmulka jest bardziej ogłosiona. Prawie. Bardziej. Ogłosiona. Po karmulce. Te zabaweczki? Super słone. Piękne. Takie wypasione. Równo. Piękne.
właśnie nie robimy mnie. To nie ma gdzieś jakąś małą bateryjkę, co? Jest szans. Bardzo ładne. I na Ludowo. Gdzie tam? O, tam tutaj. Tu mam. O, z monastyrza. Kadzidła? Czy ja dobrze widzę? Ty, no nie. I na Ludowo. Dominisia Grzeby. Ikona jajo. Ale ikony fajne, prawda? Małe. Super. O, jakie ładne. Nic nie szkodzi. Nie. Dokładnie. To tam, wiesz, nic niczemu nie przeszkadza. Ale rozluźnimy atmosferę. Pięknie, ładnie. Za czapką. Bo ona chce, żeby jej się uszy ruszały. No bo jest piękna. To jest Pikachu. Nie, tam Pikachu jest żółty. Matka, nie znasz się. A, sorry. Kotek. Jakieś gofry bąbelkowe. Co to jest? No kotka, nie chcesz. Ale jak to jest? A patrz, to jest różowy jednorożec. O, jaki jestem ładny. Nie, no proszę. Nie, Mikołaj to nie. A tutaj szarego. Misia, tu szare coś, nie wiem, chyba krumuczek. O, kratka, tu dychę zaoszczędzasz. Kolędy. I Peter Suja. Uuu, się chowa. Tak ma. Ale bardzo fajnie. Powiem wam, że klimat jest jak naprawdę na prawdziwym jarmarku świątecznym. Idzie Katka. Lecimy. Piękne światełka. W sumie piękny tłum ludzi. Ale raz do roku można sobie na to pozwolić. Mamy na drogę. Cudna atmosfera. Zastanowię się, czy wam puszczę muzyczkę, czy trochę pogadam. Rewelacja. Teraz Sunia będzie robiła przywództwo. Bo my jesteśmy na butach. Nie wiem, Peter Sunia coś trenuje. Mamy buty. Miejsce rozpusty. Już sam rozmów też wygląda cudnie. Lecą z tym. O, Peter Sunowo. Już się chowam. Ten właśnie? No, trochę cię złapałam. Słyszeliście? Powiedziała do mnie wyraźnie, że jestem małpą jedną. Już jesteś z boku, cię nie widać, chciałam ci powiedzieć. Już jesteś bezpieczna. Naprawdę. To jest antyzdjęciowa. To mnie? Nie, Peter Senowa ucieka, wiesz. Tak ją sobie złapałam.
Tu mamy litrowe kuby. Jarmark Narodowy będzie otwarty od godziny 10 do 14. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze nasiąknąć świątecznym klimatem, wrocławskiego rynku. Już mam piękne świece. Chodzi o to właśnie, te czachy są cudne. Te czachy są piękne. Działo, natomiast będą również stoiska 30 grudnia, niektóre nawet... Ta czacha też pana klimatyczna. Tak. Świąteczna, ale klimatyczna. Co, wrocławska choineczka jest naprawdę ładna. I zrobili mi zdjęcie z ukrycia. Wszyscy widzą. A ta jak się broni zawsze. Jeszcze z przodu czy z tyłu to zostaniesz ogarnięta. Dobre. No. Się dzieje. Jeszcze łapy. Ja już mam rogi. Wystarczy. Super. My już jesteśmy pod koniec jarmarku, ale najważniejsza rzecz, no nie wiem czy najważniejsza, ale mamy domek Mikołaja, czy tam kogokolwiek. A tu mam zacną ekipę. Petersonowa ekipa. Gdzie ona jest? Wiesz, że to będzie głupio wyglądało, jak się będziesz chowała. Cześć. I mamy wszystkie. O, proszę bardzo. To jest pół ekipy, bo się podzieliliśmy, bo się gubiliśmy bez sensu. Już możesz się do mnie odwrócić przodem. I bez picia kupiłam kubek bez picia. Kubek bez picia. Katka będzie robiła selfie, dlatego że iż ma fajny telefon. Proszę bardzo, i mechanicznie ręką się. Nie, to dziecko patrzy. No, fajne. I domek świętego Mikołaja, Petersonia znowu ucieka. Mało skutecznie, bo jednak jest za mną. Dużo świateł przede wszystkim. A my wracamy, czyli jeszcze raz przez lampy solne, które są pięknej urody. Wiedziałam, że Katkę zainteresują. Super. Zwracają uwagę, nie? No, śliczne. Taką potężną mieć w domu. Jak już mieć, nie? Nie tą największą, ale no, to trzeba. Nie, dziękujemy. Idziemy tajnym, cichym, ciemnym przejściem. Nie wiem, gdzie mnie Ewa prowadzi. Strach się bać. A tu są. Okej. Okay. Wszyscy schodzą. No to idziemy tam. No. Czyli toalety w takich zaułkach są. Kto by pomyślał? I z bliska domek Santa Clausa. Fajnie to wygląda. Super. Podoba mi się. O, przepraszam. A my znów na rynku, tylko od innej strony. Jakieś tramwaje są nie po drodze. Ja wiem, bo myśmy miały piwo wypić. No i ciągle je na rynek ciągnie. Lądwa rynku. Lądwa rynku, nie ma piwa, nie ma pójścia do domu. Straszne. Czary działają. O, ale choć są światełka. A ja to wszystko mam na vlogu. Ja to bym tam w podwórku. Ale... Cicho, to mam rozumie. No cóż, może nie ściągnie, się wytnie. No. Nie, muzyczka, Asia. Tu mam. Ewa jest pełna wiary we mnie, że puszczę muzyczkę i bzdury zakryję. Nie ma. Ojejku, jakie pisiaczki. Moment. Ale ja naprawdę mówię. Wyłaniasz się zza rogu i masz takie widoki. No, no to Wrocław właśnie. Kiedyś przyjedziemy tutaj w dzień, to dopiero warto zobaczyć.
Zbliżamy się do Galerii Dominikańskiej, czyli generalnie punktu zbornego jednorożców we Wrocławiu. Ale nie żebyśmy tam szli do Starbucksa. Not now. Cześć! Dobry wieczór, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. A my Wam cydry, tęcza i wiadro brokatu. Dzisiaj mamy szczególny dzień, dlatego że światłość zaczyna wychodzić z ciemności. Czyli Sabbat Jule, czyli ten moment w naszej rzeczywistości, kiedy zaczną się dziać lepsze rzeczy, zaczniemy odzyskiwać energię i można będzie mówić o powodzeniu, naładowaniu energetycznym i o tych wszystkich dobrych, dobrych rzeczach. Dlatego też u mnie płonie wiele świec, wiele świateł i będziemy otwierać krąg światła. W ramach takiego wyjaśnienia technicznego dzisiaj Jule, jutro przerwa, w poniedziałek ostatni rytuał vlog masowy, wyciąganie cierni. Natomiast we wtorek mamy pokazane, mamy podziękowanie, także jeszcze tak się będzie działo, jutro przerwa niedzielna, że tak powiem, także jeszcze będziemy działać. Nie przerywajcie z kolei dekretu, dzisiaj ten dekret jeszcze zrobimy. To jest dzień 21, nasz 20, więc jeszcze jutro zróbcie go sami, żeby nie przerwać dekretu i żeby było minimum 21 dni. I zanim się naschodzimy, to ja oczywiście otworzę kolejne okienko vlogmasowe dopisane do dnia dzisiejszego. Pisaczki widzę. O, piękne, słuchajcie. Przepiękne długopisy żelowe, brokatowe. Nie, nie brokatowe, ale i tak przepiękne i trochę brokatu jednak mają. Także super sprawa. I piękna washi tape. To jest chyba jedna duża washi tapeka. Naprawdę super wyglądająca. Bardzo mi się podoba. Jak ja lubię takie rzeczy, to Wy nawet nie macie bladego pojęcia. Także moi kochani, mam nadzieję, że jesteśmy gotowi do świętowania światła. Ja włączę naszą muzykę vlogmasową i będziemy zaczynać. A wejście do parku, aż mnie nie może ostrości złapać, to iskrząca się bombeczka. Normalnie taki blink, że oślepia. Blink, blink. Skoro dzisiaj Jule, to życzymy wesołych świąt. Tak po prostu. Jule, Jule 2019. Wesołego Jule, wesołego Jule, wesołego Jule 2019. Tobie też, Dorotko, życzę i Wam. Joanno, i Grzesiu, i Wam wszystkim na świecie. Wyszłam na spacerek, wyszłam sobie na spacerek. Po Wejherowej spotkałam, zawsze od lat. U nas białe drzewo stoi przy parku. Takie cuda. Siemieni z daleka, jak milion dolców.